Jakub Sieczko, lekarz z Warszawy, koordynator akcji Medycy na Granicy, inicjatywy lekarzy, ratowników i strażaków, zaangażowany w pomoc medyczną uchodźcom, którzy przedostali się przez polską granicę na Podlasie. Medycy udzielili pomocy ponad 200 osobom. Dziś pomaga Ukraińcom uciekającym przed wojną. Kuba faktycznie zainicjował duży taki ruch między medykami, lekarzami, lekarkami, pielęgniarzami, ratownikami. To była akcja spontaniczna. Jakoś mi to strasznie zaimponowało, że oni potrafili się skrzyknąć środowiskowo, że to jest w ogóle takie jakieś wyzwanie, w sensie, że właśnie jest taka konkretna potrzeba i środowisko potrafi, jakaś grupka na początku, ale też potrafiła pociągnąć za sobą jakoś innych. Wspaniałe, że oni jakby potrafili się szybko to zrobić w sposób taki mądry i że to przyniosło konkretny efekt. Wszystko odbywało się na zasadzie przekazu dobrych ludzi, że ktoś jest cierpiący, że ktoś potrzebuje pomocy i oni, nie bacząc na trudności, robili wszystko, by dotrzeć do tych ludzi potrzebujących i udzielić im pomocy. Ich obecność tam sprawiła, że być może kilka czy kilkanaście osób mniej umarło, kilkadziesiąt czy kilkaset osób więcej poprawiło swoje życie. Ci ludzie dali przykład, jak powinni się zachowywać medycy w każdej sytuacji w stosunku do człowieka potrzebującego. Utwierdzają każdego, jak ważną rolę w życiu, w społeczeństwie odgrywa człowiek, który bezinteresownie pomaga drugiemu człowiekowi. Kuba wydaje mi się człowiekiem, na którym można polegać i myślę, że to jest wspaniałe, bo obiecał bardzo dużą rzecz. Obiecał to, że zorganizuje całą pomoc medyczną i to zrobił.